Jak zarobić milion na flipach? Oglądaj, a dowiesz się, jak mądrze inwestować w nieruchomości, jak zarobić nawet do 30 tysięcy złotych na jednym flipie, jak inwestować przy niewielkim wkładzie własnym. Zaczynamy! Świetnie, że jesteście. Z tej strony Dariusz Górski. Dzisiaj opowiem Wam o mieszkaniu, które kupiłem w miejscowości Czarne. Lokalizacja? Często zastanawiasz się, czy jest bardzo ważna. Jest bardzo ważna, ale czy warto zainwestować czasami w nieruchomości, które są oddalone od wielkich miast? Ja uważam, że tak. I dzisiaj w tym odcinku pokażę Tobie, że ja zainwestowałem w nieruchomość oddaloną ponad 100 km od Gdańska. One też mają sens. Oglądaj ten odcinek, a dowiesz się dlaczego. Czarne to miasto w województwie pomorskim, liczące blisko 6 tysięcy mieszkańców. I pewnie zastanawiasz się, bo ja też miałem takie wątpliwości, czy to dobra lokalizacja na inwestycje. Ale tak naprawdę to wszystko zależy zawsze od Ciebie. To mieszkanie znalazłem przeglądając moje portale z licytacjami, przetargami i znalazłem je w Agencji Mienia Wojskowego, gdzie cena tego mieszkania była bardzo niska. Za metr wychodziło nieco ponad 1000 zł i stwierdziłem, kurczę, to idealne mieszkanie na inwestycje. Jedynym problemem była lokalizacja. I okazało się, że to nie był problem. To był właśnie strzał w dziesiątkę. Do przetargu stanąłem tylko ja. Zero konkurencji, zero fliperów. I tak naprawdę udało mi się kupić, zgadnij za ile. Uwaga, mieszkanie było moje za 50 tysięcy złotych. Pewnie się zastanawiasz, Darek, ale co ty kupiłeś za 50 tysięcy? Pewnie dziury w ziemi byś za tyle nie miał. A ja ci pokażę, że jednak się udało i jest mieszkanie i zapraszam cię do niego do środka. Chodź obejdź. Jak widzisz, na pierwszy rzut oka mieszkanie nadaje się do remontu. Łazienka w katastrofalnym stanie, kuchni w ogóle nie ma. No fakt faktem, dobrze, że okna są plastikowe, ale reszta do kapitalnego remontu. Podjąłem decyzję, że nie będę tego remontował, bo przewyższałoby to pewnie wartość tej całej inwestycji, albo nawet wartość tego całego mieszkania. Ono samo w sobie było tanie i dobre na tą lokalizację. Mieszkanie też miało dużo zalet. Znajdowało się na pierwszym piętrze. Po drugie, mieszkanie miało centralne ogrzewanie, gdzie w małych miastach z reguły jest to rzadkość. 3. Znajdowało się w bloku, nie w kamienicy. 4. Ma bardzo fajną infrastrukturę tutaj dookoła. Ma zieleń, drogi dojazdowe, blisko sklepy, przychodnie. Te wszystkie zalety sprawiły, że kupiłem to mieszkanie, bo stwierdziłem, że to jest dobra inwestycja. Mam dla Ciebie radę, a nawet kilka. Nie patrz na odległość od dużych miast jako wadę. Myśl kreatywnie. Dobieraj różne grupy klientów, bo nie znasz ich sytuacji życiowych. Niektórzy klienci po prostu nie mogą kupić mieszkania za 10 tysięcy złotych za metr i potrzebują taniego mieszkania. I to jest właśnie to mieszkanie. Monitoruj rynek nieruchomości też w małych miastach. Nie skupiaj się na jednym źródle pozyskiwania nieruchomości, na przykład licytacjach komorniczych. Szukaj mieszkań też na przetargach. A to sprawi, że będziesz coraz bliżej miliona. Pomyśl o lokalnym pośredniku. On pomoże sprzedać Ci Twoją nieruchomość. Dla Ciebie będzie to tak, jakby się sprzedała sama. Obniży Ci to koszty dojazdu, energię, którą musisz poświęcić na to, a Ty będziesz miał czas, żeby upolować swoją inną inwestycję. Teraz o konkretach. Zobacz, jak ten flip wygląda w liczbach. Kupiłem to mieszkanie za 50 tysięcy złotych. Miałem dwa koszty. Koszt aktu notarialnego 1000 zł i koszt pośrednika, o którym Ci wspominałem, 2000 zł. Jadę za moment sprzedać to mieszkanie za 65 tysięcy złotych. Czyli zarobiłem 12 tysięcy złotych w krótkim okresie czasu. Zobacz, jaka jest stopa zwrotu. Bardzo się cieszę, bo ten flip pozwolił zbliżyć mi się do mojego celu. Miliona w rok. Też mam nadzieję, że zainspirowałem Cię moim odcinkiem, bo specjalnie kupiłem to mieszkanie, żeby pokazać Tobie, że można inwestować nie tylko w dużych miastach, ale w małych lokalizacjach też jest potencjał. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, a myślę, że tak było, to nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, dać łapkę w górę i ustaw sobie dzwoneczek, żebyś pamiętał o moich kolejnych odcinkach. Zapraszam Cię do ich obejrzenia. Oglądaj, subskrybuj, obserwuj, dołącz do szkoły flipowania i naucz się skutecznie inwestować w nieruchomości.
Nie przegap kolejnego odcinka Flipuj po milion. Dariusz Górski, inwestor klasy Smart.